Takie, kiedy wszyscy się patrzyli na siebie, na przykład ty w ekran, ja w ekran, widzowie też w ekran i nikt nic nie mówił. I to jest moja wina, bo policzyłem do siebie po prostu. To jest poranek, jest 8.30 i jest to pierwszy poranek w tym roku, w którym Jerzy Brzęczek nie jest trenerem Wisły Kraków. I to jest coś, czego się w sumie nie spodziewaliśmy. Czego nikt się nie spodziewał. Bo wszyscy sądzili, że więzi rodzinne to jest coś uświęconego tak mocno, że nie ma sensu kompletnie tego, tych więzi przerywać. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to Leszek Milewski jest po drugiej stronie. Tak. Pierwszy tydzień, pierwszy poranek w tym tygodniu, na który wstałem, na który nie zaspałeś, zdradzę tutaj, że Leszek się pochwalił, że po prostu wyłączył budzik. A być może chwaliłeś się tym już wczoraj leczek? Tak, 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 tak. No, na urlopie no warto mieć budzik o 7 rano jednak ustawiony zawsze. To w, w takim razie nie będziemy nawiązywać do wczorajszych żartów, ale zapytam cię, zapytam cię tak z głębi serca, tak mega szczerze, czy ty się tak, tak zobaczyłeś tak? Bo podejrzewam, że mogłeś to zobaczyć na telefonie, albo ewentualnie ktoś ci tam szepnął na przykład na Facebooku, Jerzy Brzęczek zwolniony. I jak była Twoja pierwsza reakcja? Na to, że Jerzy Brzęczek zwolniony z Wisły Kraków, której współwłaścicielem jest Jakub Błaszczykowski, czyli no, jego rodzina. To pozwól, że w duchu Czarnego Czeplina i Bastera Kitona wyrażę swoją reakcję miną. Dobrze? Jaka Dobrze, była? jestem na to gotowy. To jest ona. Tak zareagowałem. Rozumiem, że nie targały Tobą emocje. To jest coś nieprawdopodobnego, że nie targały Tobą emocje, bo ja powiem Ci zupełnie szczerze, że mną targnęły emocje, jak to zobaczyłem. Jak to zaczęłem, to targnęły nam emocje, dlatego że e, ja jestem kibicem łódzkiego klubu sportowego, który w najbliższej kolejce zmierzy się z Wisłą Kraków i od dwóch tygodni jest takie konto na Twitterze SuperWisełka chyba. Ja mam tam na Twit-Deku taką specjalną kolumienkę, gdzie znajdują się wpisy, gdzie zawiera się hasło ŁKS i tam mam tylko konto superwisełka, które co 20 biletów ogłasza komunikat, że sprzedało się 20 biletów, więc jest nas już uprawnionych do 20, tam 24 osoby. I ten cały tweetek mam zaserany tweetami z tego konta, bo co 20 biletów się pojawia kolejny wpis. I niestety, ale czasami klikałem to przez przypadek i widziałem tam komentarze, widziałem inne rzeczy o wiśle Kraków. No i czytałem, czytałem kibiców wiśle Kraków. I oni wszyscy byli święcie przekonani, że nie ma dla nich nadziei, że po prostu to, to nie ma nadziei, są skazani na to, że Jerzy Brzęczek zostanie bardzo długo w ich klubie, że wyniki no, nie będą ulegały znaczącej poprawie, bo wie, że go brzęczka tak aż za specjalnie nie wierzą. No i ten ich fatalizm był do tego stopnia, jakby już ukierunkowany, że wszyscy jak jeden mąż pisali, że Zeł KSM pewnie uda mu się wygrać i się wybroni i będzie koniec świata, bo zostanie tutaj do końca sezonu, bujając się na, na tym, co się działo teraz. I ja, jakby w tę ich narrację, wsiąkłem po prostu przez to, że otaczałem się ludźmi mimowolnie, którzy w taki sposób postrzegali rzeczywistość wyślacką. To ja w to wsiąkłem. I pomyślałem sobie, że to zwolnienie Jerzego Brzęczka to jest jakaś gigantyczna niespodzianka. Gigantyczna niespodzianka. No i, i tak spojrzałem na to z dystansem, że w sumie, dlaczego jest niespodzianką, że człowiek, który kompletnie niczego nie zrobił w wyśle Kraków, został z tej Wisły Kraków zwolniony. To jest dojmujące i takie absolutnie niespodziewane, jeśli chodzi o, o całokształt postaci Jerzego Brzęczka. To jest były selekcjoner, którego kiedy Wisła zatrudniała, to my w my dwaj, już nie mówię o innych dziennikarzach, takich, co się znają na tym, co robią, ale my dwaj mówiliśmy, że to jest trener zbyt dobry, jak na Wisłę. Że to jest trener przewyższający kompetencjami. W tym momencie trudniej o taką opinię. Troszkę tak. Dobrze, tak. dlatego odszedł, bo uznał, że jednak, nie no, słuchajcie, w marcu mieli rację. Jestem za dobry na Wisłę Kraków i dlatego odchodzę. Gdy robiłeś Kuba ten wywód LKS-ie, myślałem, że pijesz do tego, że yy, tak naprawdę wszyscy żyjemy w symulacji, w której ktoś nie tyle wziął EKS, co wziął, odpalił sobie tego sewa, żeby. Upodlić życie wszystkim Eukajesiakom. Innymi słowy, w tym momencie, co się musi stać? Skoro Wisła zwolniła Brzęczka, no efekt nowej miotły, nowa energia. Sobol tam wiedzie, wiesz, na takim koniu z Energoli. On po prostu tam wiedzie, na takim koniu z Energoli, tam będzie mnóstwo energii w tej drużynie. On krzyknie, on im powie, że słuchajcie, jak z Panatinajkosem musimy tak grać u siebie. Oni nie będą wiedzieć o co chodzi, ale ta energia i charyzma bijąca od Sobola będzie od niego czytelna i ŁKS no, jest w dużo trudniejszej sytuacji niż gdyby, niż gdyby grał po prostu pod batutą Jerzego Brzęczka. Także symulacja, w której wszyscy żyjemy ma na celu wbić jakieś nieprzyjemne rzeczy pod paznokcie kibica ŁKS. Taka jest prawda. Ja powiem ci zupełnie szczerze, że ja się pogodziłem już dawno, bo mówię tak, jak Jerzy Brzęczek zostanie... To na pewno wygra na przemianie. Skoro nawet kibice Wisłych Graków, niektórzy piszą, że ha, może nie byłoby tak źle przegrać z tym LKS-em, bo wtedy przynajmniej byśmy zwolnili brzęczka. Więc, to, to nie jest scenariusz, który jest, jest dla nas zły skoro nawet kibice Wisły Kraków namawiali się do tego, że co, znowu przyjdziemy w 15 tysięcy i damy im wotum zaufania, nie, teraz już nie możemy przyjść w 15 tysięcy i dawać wotum zaufania, bo oni nas prowadzą ku przepaści, naszą Wisłę Kraków. No, w takich nastrojach Wisła Kraków, przystępując do spotkania z ŁKS-em, była skazana na wygraną, bo to jest pierwsza liga, więc jest to zupełnie jasne. Natomiast, no niestety, doszło do zwolnienia trenera. I efekt nowymiotu jest czymś, co trudno, naprawdę trudno zlekceważyć, a druga kwestia jest taka, że to jest Radosław Sobolewski. I w dodatku jest to Radosław Sobolewski wchodzący do szatni po jeżym brzęczku. Po jeżym brzęczku w asyście jego całego tego tej trupy ludzi, którzy pomagają i utwierdzają Jerzego brzęczka, czasem w jego niekoniecznie słusznych przekonaniach. Bo część kulisów tego, w jaki sposób relacje. Nie tylko rodzinne, ale też relacje towarzyskie wpływają na rzeczywistość wokół Jerzego Brzęczka czy braci Błaszczykowskich, zdradził choćby Piotr Obidziński, były prezes Wisły. No i teraz do takiej rzeczywistości, która powiedzmy, że była pewnie również dla samych piłkarzy trochę męcząca i trochę taka no nie ma tu zbyt dużo energii w tym miejscu, w którym jesteśmy w tym momencie. Wjeżdża wspomniany przez Ciebie Radosław Sobolewski na koniu, który jest złożony z puszek po energetykach. Mhm. I nie widzę absolutnie żadnych szans, na to, żebyśmy w piątek mogli zadać dobry występ. Kuba, ty, wszystko, co zostało powiedziane i co będzie powiedziane, będzie tak naprawdę jałową gadaniną. Wszyscy czekamy na głos, który rzuci światło na te sprawy, czyli głos Kibica z północy kraju, który miał swój rozdział w książce Małgorzaty Domagali w Grze. Co kibic napisał na messengerze do Małgorzaty Domagali? Jaki użył emotikonów? To jest jakby kluczowe w ocenie losów Jerzego Brzęczka. Oczywiście, aż samo się tutaj prosi. Wszyscy znamy ten klasyk, książkę w Grze. Jak mogłaby się nazywać książka opiewająca losy? Jerzego Brzęczka. W wiśle Kraków, dokładnie ten rozdział jego kariery trenerskiej, gdyby został ujęty w książce z Małgorzatą Domagalik. Zapraszam, najlepsze propozycje przeczytamy w piątkowych tedrykach. No ja już zaklepuję sobie poza grą. A, ale to już ktoś na czasie też rzucił. A jajaj, to się tak samo grą. nasuwa. Musimy bardziej tego. tego... Musimy bardziej iść w stronę koni z energoli. Coś absurdalnego jest potrzebne. Myślałem o tym, o tym nie kochani, coś, żeby tutaj pokombinować, tylko no, Wiślacy byli bardzo kochani. No, po spadku do pierwszej ligi nadal robili takie, takie show, jeśli chodzi o trybuny, że naprawdę można hmm. było tego im pozazdrościć w wielu przypadkach. To jest w ogóle taka, taka kwestia. Nie wiem, czy chcemy już przechodzić do takich merytorycznych rzeczy. Wydaje mi się, że nie. Trochę tak. Trochę tak, Miesz, trochę czy? tak. No, no dobrze. No to, A co chciałeś? No to powiem no chciałem czas. powiedzieć o tym, chciałem powiedzieć o tym, podzielić się taką refleksją, że to jest jednak ta pierwsza liga. Że to jest jednak ta pierwsza liga i to jest jednak krwawe piekło, bo yy, bezpośredni mecz, który przyczynił się do zwolnienia Jerzego Brzęczka, porażka. W chojnicach z chojniczanką, która no nie jest za dobrym drużyną, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Ale tak się składa, że pojechał do niej też w tym sezonie UKS, który gra w topie tabeli, i też dostał w dupę. A w dodatku ja przywiozłem 600 zł mandatów z tej wyprawy do chojnic. Więc naprawdę, chojnice to nie jest łatwy teren. Absolutnie nie jest łatwy teren, ale to do czego zmierzam, to jest to, co mówiłem też przed sezonem i co po części się sprawdza. Niestety. Również na niekorzyść tych klubów, z którymi odczuwam jakąkolwiek sympatię. A jeśli chodzi o Wisła, Kraków, zmieści się to w taki sposób, że pierwsza liga nie jest klasą rozgrywkową, gdzie przewaga budżetowa, historyczna, kibicowska, gdzie przewaga struktury klubu, wielkości organizacji jest w stanie przełożyć się na wynik sportowy, bo różnice budżetowe, jeśli chodzi o ekstraklasę, gdzie ostatni raport tej firmy, które nie potrafię wymówić, Deloitte, Deloitte, Deloitte. Wskazuje na to, że jeśli chodzi o tę czołówkę, która gra w czołówce, a ten dół, który biduje, no to przepaść jest liczona w setkach. Procentów. I ta przepaść pozwala na to, żeby faktycznie zapewnić taką różnicę jakościową na murawie, żeby te wyniki były nieco mniejszym randomem. Nadal oczywiście narzekamy na logikę ekstraklasy, ale ostatnio nawet z Tobą o tym rozmawialiśmy, że coraz częściej jest tak, że dobre drużyny w ekstraklasie wygrywają, a słabe drużyny w ekstraklasie przegrywają. I to jest ten w... faktycznie. Jest to, jest to moment taki, że, że nie ma w tej chwili jakichś takich ekstrawagancji typu piast mistrzem. I teraz tak, jeśli schodzimy do pierwszej ligi, te różnice budżetowe nadal są, nadal są liczone w wielu, wielu wysokich liczbach procentowych, ale jednak mimo wszystko nie pozwalają na wypracowanie aż takiej przewagi wojskowej, bo różnica 100 milionów, a 10 milionów w ekstraklasie. To jest dziesięciokrotna różnica, ale to jest 90 milionów różnicy, które można naprawdę w różny sposób zainwestować. Część pewnie przejeść, część pewnie przetracić na jakiś serbski śrot, ale część faktycznie zainwestować w takich zawodników, którzy robią różnicę. Natomiast w pierwszej lidze, jeśli masz różnicę 10 milionów i powiedzmy 1,5 miliona, to już nie jest różnica tak drastyczna, żeby pozwolić ci na wypracowanie przewagi na murawie takiej, że jedziesz do chonic i ich opędzlowujesz 4-0, niezależnie od tego, co się zdarzy. I w pierwszej idzie te mniejsze różnice, jeśli chodzi o jakość drużyn, przy ogromnych różnicach, jeśli chodzi o wielkość organizacji, o cały ten rys historyczny, o frekwencje, o przychody. No to nie znajduje aż takiego przełożenia na ostateczne wyniki. I uwaga. To jest coś, co chciałbym, żeby mocno wybrzmiało, w pierwszej lidze, każdy może wygrać z każdym. A ja wiem nawet dlaczego. Ponieważ pierwsza liga to jest takie dziwne poduniwersum polskiej piłki, gdzie będąc Wisłą Kraków, czy generalnie jakimkolwiek innym spadkowiczem, o dużej marce, o dużych ambicjach i większym budżecie niż inni, prawie co tydzień jedziesz do drużyny, która jest żywcem ściągnięta z parszywej dwunastki z Telim Sawalasem. Ponieważ nie no, jesteśmy lepsi, mamy dobrych piłkarzy. I tak patrzysz na tamten ich skład nie no, co tam jest? A tam się okazuje, o! Skreśleni piłkarze! Nikt w nich nie wierzył! Mają wiele do udowodnienia. Ja jakby, zdając sobie sprawę z tej kalki, sprawdziłem właśnie Kuba skład Chojniczanki. Tomasz Mikołajcza. Kiedyś wierzył w niego, chyba sam Franz Smuda go sprowadził do Lecha Poznań. Nie wiem, czy jeszcze nie mieli okazji wymieniać podań z Robertem Lewandowskim. Nie udała się ta przygoda. Długo gra w Chojniczance. Myślę, że ma wiele do udowodnienia grając z taką wisą Kraków. Bartłomiej Kalinkowski, myślę, że dobrze znany ci piłkarz. Nie poszło mu ostatnio. Wiele do udowodnienia. Kamil Mazek, niezwykły szybkościowiec. Swego czasu wrożono mu kadrę w reprezent przyszłość reprezentacji Polski. Myślę, że sporo ma do udowodnienia w meczach z taką wisłą. Filip Karbowy, to samo. Szymon Drewniak, co dodawać? Dawid Niepsuj, niedawno pogoń Szczecin. Gdzie jest dziś on? Gdzie jest pogoń? Myślę, że wiele do udowodnienia. I tak ma wisła gdziekolwiek jedzie. Tam są przykurzone nazwiska. Tam są nazwiska, które, jeśli chodzi o hierarchię polskiego futbolu, zostały zepchnięte do piwnicy. I one na ten jeden mecz wychodzą z czegokolwiek, siedzą i grają swoje najlepsze mecze. Ja bym dodał tutaj takie te wonderkidy FM-owe, które nie rozkwitły do końca. Typu właśnie Ryczkowski, Robert Janicki. No, jest sporo taki... I najgorzej, że pierwsza liga jest nasycona. Absolutnie nasycona jest. takimi. Jeszcze golem. ci wejdę w bo właśnie zauważyłem, że w Chojnicach gra Tuszyński. Czy jest jakiś piłkarz w Polsce, który ma w tym momencie więcej dowodzenia niż Patryk Tuszyński? Jest mm -hmm. ich niewielu. I to jest właśnie Chojniczanka. To jest właśnie ten koszmar Wisły-Kraków. Co tydzień, bo jestem przekonany, że możemy tak mówić o Bez Mała, co drugim meczu Wisły Kraków. Ale w, wiesz, co, to, to jest yy, no. w ogóle fajne w, w pierwszej lidze, bo ludzie tak czasem mówią: O, ty to zawsze taki pesymizm. Nawet już yy, syn tutaj, ty to tata zawsze stawiasz, że my przegramy, jak jedziemy na mecze. Dl dlaczego? Ja mówię, no, pomijając, że zazwyczaj przegrywaliśmy w, w historii no to ja właśnie mam ten background, ten, o którym wspomniałeś. Zerkam sobie na skład każdego kolejnego rywala w pierwszej lidze i dostrzegam właśnie to, co ty mówisz, że tam są zawsze tacy piłkarze, no nie wiadomo, nie wiadomo, co tu się, się wydarzyło. Ostatnio przyjeżdża Zagłębie Sosnowiec i jest oczywiście Maksymilian Banaszewski, no bo czemu miałoby nie być Maksymiliana Banaszewskiego w Zagłębiu Sosnowiec? I oczywiście jest tam Sobczak, jest tam Sobczak, którego o tyle goli strzał, tyle goli strzał, na pewno w ekstraklasie go teraz będą sprawdzać i tak dalej. A potem się okazało, co zrobił w Jagiellonii, że nie zadziała. ja muszę przyznać, wzruszyłem się. Mam nadzieję, że to widać, bo nie wiem, co jest, nie wiem, czy wiesz, co jest największym przekleństwem Wisły Kraków w tym sezonie. Jest tym klubem Puszcza Niepołomice, czyli inny małopolski klub. Wiesz, kto tam właśnie Puszcza Niepołomice w tej kolejce, w której Wisła przegrała z chońcami, ograła sobie Arkę Gdynia. I wiesz, kto tam grał pierwsze skrzypce, prawda? Wiesz, kto strzelił bramkę? Tak. Rafał Boguski. Tak. Myślę, że ma sporo do udowodnienia Rafał Boguski w lidze, w której jest również Wisła Kraków. Ale to, to, tam w ogóle trzeba było jeszcze w, skupić się na tych e, lokalnych kwestiach, że to takie, no, to takie przedmieścia właściwie. To dla, dlaczego w sumie by nie można było stamtąd czerpać zawodników? Bo to od razu się pojawia jako logiczna konsekwencja. Jakuba Bartosza można wymienić z puszczeniem jeszcze. No, nie, nie, nie chcę już tutaj latać po, po flesz skorze, ale pewnie jeszcze parę, parę nazwisk można by, można by wymienić. Ale no, no jest to na pewno coś takiego, że. E, Trudno jest w pierwszej lidze przed jakimkolwiek meczem powiedzieć, że o, jest łatwiejszy mecz. Może teraz sprawdzimy sobie dublerów, co? A może byśmy sprawdzili jakąś inną strategię meczową? No wiecie, hończankę, to i tak przecież dziabniemy, więc możemy sobie pozwolić tutaj na odrobinę jakiejś eksperymentalnej strategii meczowej. No ale nie, okazuje się, że nie, że w pierwszej lidze każdy mecz jest taki, jak te, te wspomniane przed, przed chwilą spotkania. Patrzę teraz sobie na czat tak. Jak to wygląda? Wojciech Drewing puścił dobry bardzo trop, że to jest po prostu Ocean's Eleven, co kolejkę się zbiera, by klepnąć faworyta. I... Dokładnie tak. Trochę tak to wygląda, jak, jak spojrzę się na te składy w pierwszej lice, to czasem jest to takie, widać, że montowany. Ten tam już był ślusarzem jakiś tam. A nie chciałbyś jeszcze raz spróbować upokorzyć Wisłę Kraków w pierwszej No czemu nie? To klub, w tym się wychowałem, więc bardzo chętnie. Chciałbym teraz mu udowodnić, że niesłusznie mnie odpalił. No i tak jest, drużyna po drużynie. E, patrzę jeszcze dalej e, na czat i Piotrek Karpiu tutaj już wjeżdża. <laughs> wjeżdża merytoryka dotycząca tego, czy jakoś się zamiesza Radosław Sobolewski składem Wisły Kraków. Ale nie wiem, czy jesteśmy odpowiednimi adresatami tego pytania. Merytoryczny program o zwolnieniu Jerzego Brzęczka był wczoraj na kanale gol.pl. Zapraszamy. Był tam m.in. Kamil Kania, Bartosz Karcz, Sebastian Janus. Cały czas jest to do obejrzenia. My tego nie sprawdzamy, czy ktoś to oglądał na premierze. Jak słusznie kiedyś zauważyłeś. Właśnie, to jest jeszcze, jeszcze ciekawa kwestia. Tomek Kotwica poruszył. Wisła stała się legią pierwszej ligi. Przeciwnicy mobilizują się na nią, a prezes dobiera trenerów jak pacjent gastrologii, energetyki. To jest po części pewnie prawda, a po części nie do końca. Dlatego, że tutaj, jeśli chodzi o pierwszą ligę, to wydaje mi się, że, że Wisła nie jest wyjątkiem, bo jest inna wielka firma, jest ruch Chorzów. W, w pierwszej lidze i Ruchorzów ma 25 punktów, jest liderem i jest teraz większą... Ale przywadę. Ruch jest Beniaminkiem, więc wiesz, patrzą mm. na niego przez pryzmat, nie no, gdzie tam Ruch? Oni dopiero... Liga, Oni tam chyba przed chwilą zbierali makulaturę, żeby uzbierać na pensję. Gdzie tam oni sobie poradzą? Więc nie, nie, nie. Oczywiście Ruch to wielka firma, ale oni w tym sezonie byli postrzegani jako ktoś, kto... Nie no, ich to opędzlujemy, oni się będą bicie utrzymali. A Wisła, wiesz, Wisła... No wiadomo, Wisła... tak. A możesz mieć rację, że tutaj jakby zagościło kilka czynników. Nie tylko to, że Wisła to Wisła, ale też, że to Spadkowicz, że stoi za nią Jakub Błaszczykowski. Brzęczek. Wierzy Brzęczek, selekcjoner. No kurczę, selekcjoner nas nie pyknie. Selekcjoner to nas pewnie pyknie. No, u nas trenerem jest człowiek, który akurat przechodził koło stadionu, więc go zatrudniliśmy. Pan Zdzisław. O jest. Y no tak, tak, byłem pod uwagę całokształt. kształt. Ja tak zastanawiam się trochę też przez pryzmat. Oczywiście większość rzeczy w życiu postrzegam przez pryzmat ludzkiego klubu sportowego. Natomiast tutaj się zastanawiam, bo jest to faktycznie na miejscu. Bo taką wisłą pierwszej ligi w ubiegłym sezonie były UKS, nie wiem czy pamiętasz, że no tak, przegraliśmy Baraż, ale utrzymaliśmy cały skład. Mamy też bardzo ciekawe wzmocnienia, bardzo ciekawe wzmocnienia mamy. Wiecie, są u nas tacy piłkarze jak Ricardino, Co się dzieje z Ricardinio w ogóle? No, nie, pewnie na Hawajach i żyje z naszej pensji miesiąc-miesiąc. w miesiąc. A co ma robić? No, przecież nie kopać piłkę gdziekolwiek. Doskonały znaczy, deal. Wiem, gdzie jest Rygard. Rygard jest w zespole chyba lidera ligi szwedzkiej i jest jednym z najlepszych piłkarzy ligi szwedzkiej. Tej, z której ściągniemy tych tam Miszaków, Kaszczemu. To tam jest najlepszy, Rygard. No, i w każdym razie, jest wówczas i to było czuć mega. Ja będę to podkreślał wielokrotnie, i myślę, że jest to rzecz, która jest warta podkreślenia też w przypadku Wisły Kraków, że drużyny, które mają o sobie takie mniemanie i wokół których jest właśnie taka opinia. I od których się oczekuje, że no kurczę, słuchajcie, jesteście w pierwszej za, a wy jesteście piłkarzami prosto z brazylijskich plaż, prosto z duńskich fabryk supertalentów. Wy powinniście kolejnych rywali nie tylko pokonywać, ale ich masakrować. I podobnie pewnie było z Wisą Kraków, jeśli chodzi o oczekiwania. No i potem przychodzi ci siódma minuta meczu i jest 0-0. I już zaczyna się sraczka. I już jest tak, o kurczę, blade. Nie pożyje się. Co teraz? Jest już 15. W tym meczu. O w mordę, nie wygrywamy. I kibice, którzy oczywiście są fanatyczni, stoją przy liniach, ci, którzy dopingują non-stop, ale są też ci, którzy stoją na bokach bójska, w pierwszych rzędach. Kurczę blaszka, dlaczego wciąż jest 0-0? Tak dopytują na przykład. No i zaczyna się coraz większy pośpiech, zaczynają się weryfikowanie Pomysłu na grę i zamiast tego, co sobie założyłeś, realizować na murawie, to zaczynasz walić wrzutkę za wrzutką, żeby tylko jak najszybciej napocząć tego rywala, a im dalej w mecz, tym gorzej. Fajną rzecz mi powiedział jeden z członków sztabu szkoleniowego, jednego z klubów pierwszeligowych, o jednym z przegranych meczów z, ze słabszą drużną, że zwróć uwagę, tak powiedział do mnie, jak oni się napędzali po każdej udanej interwencji defensywnej, że to było coś niesamowitego, że wybi wybił piłkę na róg jakiś zawodnik, a tam co dobrze, super, pięknie wybiłeś. I oni już wiesz, poniesieni, skrzydła wyrastają i zaczynają jeść. I tak jest w meczach z Wisłą Kraków. Po pierwszych 15 minutach, kiedy rywalku, o, nie przegrywamy z Wisłą. To Mamy jest... rzut z autu. Na, tuż przy linii środkowej. Jest dobrze, trzymamy to w garści. To tak może być, to tak działa. Nie no i się, się napędzają, ubyt. i się napędzają, i się napędzają. No i potem się kończy, tak jak się kończy. I zastanawiam się pod tym kątem, czy tutaj zwolnienie trenera cokolwiek zmieni w tej kwestii. Czyli, czyli innymi słowy, nie uważasz Jerzego Brzęczka za winnego temu, co się dzieje w Wiśle Kraków, tylko winisz pierwszoligowy trak, jakim, jakim są te rozgrywki. To jest dobre pytanie. Zastanawiam się kiedy ostatnio w pierwszej lidze taki murowany faworyt faktycznie regularnie dostarczał. I nie potrafię wskazać takiego faworyta, który musiał i to robił. Mieć Legnica trochę po części takim była, ale mieć Legnica miała tę furtkę, że no, Wojciech Łobudziński, pierwszy sezon, co nie wiadomo, bo on jest nowy, także jeszcze spokojnie. Te drużyny, gdzie jest tak, że masz i budżet, i kibiców, i historię, i w ogóle wszystko, i trenera, i fachowców na, na murawie w teorii, no to. To raczej rozczarowywały w, w ostatnich latach. Arka Gdynia mi się każe z, z taką drużyną, na przykład. jest oczywiście mi się każe z taką drużyną, gdzie w, w, najlepiej to było widać paradoksalnie we Femach, gdzie masz często kompletnie przegięte drużyny, które potem rozczarowują w pierwszej lidze. Często tak jest, bo wszyscy, nawet eksperci FM, mówią, nie no, kurczę, wisła Kraków z takim składem, to pach, pach, pach. A potem wcale nie jest pach 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 tylko, tylko są ciężary. Yy. I, I trudno jest mi wskazać, wskazać takie drużyny. Wojciech Drewing podpowiada, że Górnik lub Zagłębia Lubin i nie, nawet nie wiem, czy nie cofną się faktycznie do Zagłębia Lubin, które wtedy, wtedy się odbudowywało. No i, i tutaj pod tym kątem to nie jest tak, że usprawiedliwia to Jerzego Brzęczka. Bo no właśnie, myślę, jak że... z tym Brzęczkiem, bo mówimy długo już o pierwszej lidze, o Wiśle, ale jak, jak z Brzęczkiem, jaki jak tutaj osąd tego wszystkiego? Pam, 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 pam. Miałeś, miałeś ciekawą, ciekawą, przed programem zajawiałeś miałeś ciekawą ideę porównawczą dla Jerzego brzęczka. Tak, kompletnie nie pamiętam. Musisz mi przypomnieć i naprowadzić. Porównałem Jerzego brzęczka do aligatora. Do aligatora z częstochowy, aligatora na punkty. A, to jest dobre, to jest dobre. E, tak, to jest ciekawe, co, co zrobiłem, bo sytuacja wygląda tak, że napisałem tekst. Napisałem tekst, on niedługo, myślę, że w przeciągu jakiejś godziny, bo Wojtek już odpisał, że je śniadanie i wrzuca, on się pojawi na stronie. I w tym tekście zawarłem pewną nie do końca znaną historię, którą opowiedział mi jeden z dziennikarzy topowych, sportowych w Polsce. Rozmawiam tylko z jednym dziennikarzem w Polsce regularnie, więc możecie się domyślić, kto mi tę historię opowiedział. O tym, jak Jerzy Brzęczek podnosił... Raków Częstochowa z kolan, bo tak trzeba to określić, raków Częstochowa na krawędzi bankructwa, raków Częstochowa trenujący, przebierający się gdzieś przy świeczkach, w szatni, bo prądu już oczywiście nie było, raków Częstochowa, panicznie chodzący po wszystkich możliwych firmach w Częstochowie z prośbą o to, żeby dołożyli się do. W, Pieniędzy, które potem pójdą na nakarmienie zawodników występujących w Częstochowie. Jerzy Brzęczek był twarzą, był frontmenem tej odbudowy, wraz z tym drugim człowiekiem, którego nazwiska nie pamiętam. Leszek, ty na pewno pamiętasz. Był to Krzysztof Słowowowski. Tak. A Krzysztof, Kołaczek. ten drugi. Kołacz. Tak. I oni we dwóch to sobie działali. Trafili oczywiście na Michała Świeczewskiego. Michał Świeczewski powolutku do Rakowa się przekonywał, do tego, żeby wejść w ten projekt całym swoim sercem i dosyć sporym nakładem finansowym. I wówczas była taka sytuacja, że Jerzy Brzęczek prowadząc Raków Częstochowa, już ze wsparciem Michała Świeczewskiego, odrzucał oferty z wyższych lig dlatego że jego projektem życia miał być Raków Częstochowa. On ten Raków Częstochowa miał przeprowadzić z nędzy do pieniędzy, on ten Raków Częstochowa miał przeprowadzić z niższych lig do ekstraklasy i on z tym Rakowem Częstochowa miał tworzyć coś, co moglibyśmy nazwać wiem, dynastią, powiedzmy. Tak. Natomiast Michał Świerczewski... Zwolnił Jerzego Brzęczka yy, wtedy. Nie miał ku temu żadnych podstaw, to prawda. Szczególnie przypominawszy sezon, w którym Raków Częstochowa, Jerzego Brzęczka, już wzmocniony pieniędzmi Michała Świerczewskiego, spadł z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce i utrzymał się tylko dzięki wyrzucaniu z tych rozgrywek aż dwóch drużyn, Poloni Bytom i Warty. Poznań. No, to było dosyć, dosyć szczęśliwe. To trochę jak, jak wziąć udział w Lidze Narodów, spaść z niej, ale się utrzymać. Dlatego, że Niemcy mają bardzo rozwinięte soft power, jeśli chodzi o piłkę nożną. No kończąc tę historię, jeśli chodzi o Brzęczek, Brzęczek w Rakowie, to Brzęczek miał wszystkie narzędzia, a przede wszystkim miał ambicje, żeby być dla Rakowa kimś takim, kim stał się Marek Papszum. I to, to, była, to była wielka ambicja Jerzego Brzęczka, i to było coś, co oczywiście napędziło w pewien sposób karierę Jerzego Brzęczka, bo okazało się, że Jerzy Brzęczek wkrótce, no wkrótce można powiedzieć, że zaczął piąć się po tych szczeblach, a finalnie skończył w reprezentacji Polski. Natomiast... Wie, no tak, oczywiście, napędziło. Tak jak mówiłeś, on już w trakcie prowadzenia rakowa w trzeciej lidze mógł wziąć po prostu górnik Zabrze i to by myślę ułatwiło mu ścieżkę. tak? Ten raków nie za bardzo mu pomógł, bo on odchodził stamtąd no tak ze średnią pozycją. No tak, no może masz rację. No chodzi mi o to, że raczej nie tkwił w tym Rakowie i, i nie próbował po raz end, tylko, tylko poszedł swoją drogą, która okazała się na tyle komfortowa, że, że wlądował w reprezentacji Polski. Natomiast yy, miał być dla Rakowa tym, kim stał się dla Rakowa Papszum. I wydaje mi się, że Wisła Kraków w tym momencie widziała w Jerzym Brzęczku kogoś, kto może klub prowadzić w takim stylu jak Marek tak. Papszum w Rakowie. Bo przekazywanie kolejnych kompetencji... Trenerowi nie jest niczym złym, to nie jest nic, nic nagannego, bo są różne modele prowadzenia klubu. Mhm. Problem pojawia się wtedy, kiedy po pierwsze, idziesz od ściany do ściany dość grubo, a trzeba pamiętać, że Wisła Kraków to jest ten klub, gdzie do niedawna był wprowadzany Gegen Pressing Petera Balli, potem nagle Pojawił się Tomasz Pasieczny i Adrian Gula i wprowadzali nowoczesny klub oparty na młodości, na analitycznych kwestiach, gdzie bardzo uważnie patrzymy sobie w tabelki na WeScoucie, a Tomasz Pasieczny wykorzystuje swoje doświadczenie z swojej szerokiej przygody scoutingowej, a także z swoich wszystkich kursów, które ukończył i ma pełne zaufanie zarządu. Ale dość krótko. I podobnie było z, z trenerem. I tam był model, gdzie dyrektor sportowy miał być postacią, wokół której w pewien sposób buduje się klub, który powierza się sposób prowadzenia tego klubu. Zrezygnowano z tej, z tej wizji. Przeskoczono bardzo płynnie do wizji, gdzie dyrektora sportowego w ogóle nie ma, gdzie jeśli chodzi o scouting, to zespół został okrojony do Jerzego Brzęczka oraz jego. I tym jego zmysłów Wszystkie sześć zmysłów Jerzego Brzęczka Zostały z skautami Wisły Kraków W Stalimielec to się sprawdza Adam Majewski jak ma czas Na porannej kawie e, Sprawdzić sobie y scout i Transfermarkt. To znajduje zawodników świetnych W lidze łotewskiej Dlaczego nie? Dlaczego nie w Wiśle Kraków? No i, i, i to jest pierwszy problem Że skaczesz od, od wizji do wizji W bardzo krótkim e, odstępie ale drugi problem jest taki, kiedy już decydujesz się na jakąś wizję, w której centralną postacią jest trener, który łączy w sobie kompetencje też dyrektora sportowego, szefa scoutingu i generalnie człowieka budującego klub, menedżer w angielskim stylu. Również członka rodziny właścicieli klubu. To jest ważna funkcja. I powierzasz te wszystkie rzeczy człowiekowi, który zdaje się, że się do tego nie do końca nadaje. No i... i... Trzeba tak to spuetować, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, bo Jerzy Brzęczek zwyczajnie tego nie uniósł. Nie uniósł najpierw czysto trenersko ekstra klasy w wiśle Kraków. Nie uniósł tego, przerósł go ten temat, a miał okazję na przykład z Olimpią Grudziądz grać. Pamiętamy to doskonale, bo byliśmy w grudziącu. No i nie uniósł tego już wtedy, kiedy poszerzono jego kompetencje. To nie jest tak, że Jerzy Brzęczek jest już fatalnym trenerem, który nigdy w życiu niczego nie osiągnie, ale. Zdaje się, że jeśli ktoś chciałby teraz pomyśleć, że kurde, przydałby nam się taki trener, ale taki, no nie mamy pieniędzy na dyrektora sportowego, chcielibyśmy wziąć takiego człowieka all in one. No to wątpię, żeby postawił ktoś taki na Jerzego Brzęczka. A jeśli dodamy do tego, właśnie te całe okoliczności związane z tym, że to członek rodziny współwłaściciela, jeśli dodamy do tego okoliczności związane z tym, że to jest Wisła Kraków, która sama była targana różnymi kryzysami wizerunkowymi, organizacyjnymi, finansowymi w ostatnich latach, no to mamy obraz tego, co się, co się dzieje teraz. Niestety. No, to jest Kuba, chyba najgorsza przygoda, Jerzego Brzęczka, trenerska dotychczasowa. Ja jeszcze raz sobie sprawdziłem na czyste, suche wyniki. Jerzy Brzęczek obejmował Wisłę w lutym. Było naprawdę dużo czasu, żeby jakieś punkty zgromadzić. Ta sytuacja Wisły nie była wówczas taka, że wiesz, że cała reszta ma już po 20 punktów przewagi nad, nad Wisłą Kraków. Jerzy Brzęczek przez całą wiosnę. Raz, dwa, chyba 14 meczów. Wygrał jedno spotkanie i odpadł z Olimpią Grudziąc z Pucharu Polski. Teraz rozpoczął kampanię pierwszoligową i już Wisła ogląda plecy chrobrego głogów, i to chrobrego głogów bez Iwana Dżurdzewicia, czyli chrobrego głogów po resecie. No nie ma tu czego bronić. Ciekawe jest to, co mówisz, że rzeczywiście Jerzy Brzęczek chciał być markiem tym, kim dzisiaj jest Marek Papszun w Rakowie, przed Markiem Papszunem i teraz w Wiśle Kraków też chciał być takim nadtrenerem. No, no i faktycznie, to po prostu kolejne tego typu fiasko jest to na pewno wielkie marzenie Jerzego Brzęczka. Zawsze było być kimś takim, tak? odciskać tak silne piętno. I to musi być wielka, osobista porażka, gdy po prostu okazuje się, że do swojego największego marzenia, do, do jego realizacji po prostu się nie nadajesz. Ja z tej strony pozdrawiam wszystkie wydawnictwa, którym coś wysyłałem, bo utożsamiam się z tą sytuacją. <laughs> Przypomniał mi się, jak ocenialiśmy Michała Probierza w Krakowi. Już nie finalnie, kiedy trzeba było rozważyć wszystkie plusy i minusy, ale w momencie złożenia rezygnacji po tym meczu z Wartą Poznań, bodajże, kiedy przekonanie było takie, że dostał wszystkie narzędzia do zbudowania czegoś, zbudował coś, popatrzył na to. I stwierdził, że chce zrezygnować, że jednak, że jednak kompletnie nie chce mieć nic wspólnego z tą budowlą, która, która stoi obok, choć to on ją budował, klocek, klocek po klocku. Tak. I choć to on jest, może się podpisać jako autor tej, tej, tej konstrukcji. Tomek Kotwica pisze, że Brzęczek chciał być papszunem, a bliżej mu do Podolińskiego i no idea for name, Brzęczyk chciał być poprzednim, ale zapomniał ubrać dres <grych> i tą czapeczkę. Bo tak. jest problem, że jest większy jakby street credit, boisko credit dla trenerów, którzy przychodzą na mecze w dresach. Hmm. To jest ta więź z drużyną, prawda? jak ktoś ci krzyczy, jak ty biegasz sobie w tych koszulkach brudnych już od trawy, bo jeździsz na tyłku i krzyczy ci ktoś w garniturze, to mówisz Hola, hola kolego, co ty tam wiesz? A jak ktoś jest w dresie, i to jeszcze najlepiej brudnym dresie. Jakbym był trenerem, przychodziłbym w brudnym dresie, i to byłoby było serce mojej filozofii trenerskiej. Ja, ja jestem za tym, żeby brudne dresy to jest przyszłość. Powinno zostać ujęte w narodowym modelu gry, ja wtedy miałbym podkładkę. Dlaczego znowu jesteś w brudnym dresie? Ja bym powiedziała to, bo widzę, że nie słuchałeś na kursie UEFAC. W brudnym dresie się chodzi na zajęcia, żeby budzić respekt wśród swoich zawodników. Jest sporo pytań na czacie, które dotyczą przede wszystkim tego, czy to nie jest trochę tak, że Zbigniew Boniek Jerzego Brzęczka dość mocno wypuścił na konia. Ale jak go e... wypuścił? Teza jest, taka, teza jest taka: selekcjonera, no. teza jest taka, że Jerzy Brzęczek się rozwijał, po czym nagle dostał zbyt wysokiego konia i mu kompletnie odwaliło. E... Wielu selekcjonerom zdarzał się ten, ten, ten schemat działania, że zbyt szybko wierzyli w to. Że no teraz to już jestem na szczycie i nikt mnie nie lubi, dlatego że jestem na szczycie, bo towarzyszy ludziom, którzy mnie oceniają, zawiść, zazdrość y, oraz złe języki ludzkie i dzieło Nie Kochani, też trochę książka. Małgorzaty domagali, nieco się w to wpisują, że Jerzy Brzęczek momentami zbyt. Panicznie reagował na jakiekolwiek słowa krytyki wobec niego, a być może nie reagowałby aż tak panicznie na jakiekolwiek słowa krytyki wobec niego, gdyby nie był trenerem reprezentacji Polski, tylko dalej Wisły Pocka, albo jeszcze jakiegoś innego klubu z tego. Dależy, trudno powiedzieć, że objęcie najważniejszej posady trenerskiej w tym kraju, kiedy niektórzy trochę używając przesady, ale też no, nie jest to pozbawione całkiem prawdy, że to jest jedna z najważniejszych funkcji w tym kraju, bo tak zarządzasz tymi emocjami bardzo wielkiej rzeszy yy, rodaków. No, no, nie sądzę, żeby zrobił mu krzywdę, no, wsadził go na konia. Ten koń to, to nie był koń z energoli Radosława Sobolewskiego, ale to był koń, na którym dało się jechać, kłusować na przykład. No, to, to Jerzy Brzęczek sam postanowił, że na niego spadł. Ostatnio był Jerzy, yy, Zbigniew Boniek w, u Małgorzaty Domagalik, Komentowaliśmy to w tetrykach, ale Zbigniew Boniek bezpośrednio powiedział, że ta książka bardzo mocno utrudniła pracę selekcjonera Jerzemu Brzęczkowi. No, to naprawdę nie była wywrotka, yy, taka, która wiesz, do której skłaniały Zbigniewa Bońka do tej decyzji o zwolnieniu. Nie wiem, fatalne mecze. One były kiepskie, ale przede wszystkim pewna aura, która się wytworzyła wokół trenera, a do czego on dosypał bardzo dużo, no jakby, prochu. Czy to tą książką, czy to różnymi kontrowersyjnymi wypowiedziami, no nie potrafił się w tym odnaleźć i zleciał z konia, jednak na własne życzenie, i to w bardzo dziwnych okolicznościach. Hmm. Nie udźwignął tego znowu, niestety, bo wszyscy też podkreślają, że Jerzy Brzęczek to jest porządny człowiek. To jest naprawdę porządny gość. Byłoby łatwiej go krytykować, gdyby na przykład, nie wiem, kradł pieniądze z szatni 100 Olsztyn, ale Jerzy Brzęczek potwierdza, mam potwierdzone informacje, nigdy nie okradł skarbonki 100 milu Olsztyn. Natomiast wszyscy mówią, że to jest świetny gość. Naprawdę dorany przyłóż, pomocny i tak dalej, ale dobrym ludziom także przydarzają się porażki. No, to jest bolesne zawsze, bo trzeba potem ich krytykować za te porażki. Abyś nie chciał, chciałeś powiedzieć, że nie, no jeszcze Brzeńczyk fajny, fajnie się odbudował po tej reprezentacji. Trochę, trochę jest tak, faktycznie to, o czym wspomniałeś o tej aurze, że jednak ona w piłce nożnej jest dosyć istotna. Jeśli zaczyna się wokół ciebie aura psuć, w dodatku w dużej mierze na twoje własne życzenie, to trudno jest się z tego już odkręcić. I nie chcę tutaj sugerować, że o, bo piłkarze się z niego śmiali po kątach. Ale to jest piłka nożna i to jest szatnia. I to są ludzie, którzy w większości śledzą jednak w jakiś sposób piłkę nożną. Nie każdy jest Arturem Borucem, który ma kompletnie wywalone i ostatni mecz piłki nożnej oglądał pewnie w 95. Tylko, tylko jednak ludzie to śledzą. Nie sądzę, żeby wielu zajrzało do książki Małgorzaty Domagalik, ale sądzę, że wielu już na przykład obejrzało recenzję tej książki w wykonaniu Krzysztofa Stanowskiego. I takie rzeczy na pewno nie pomagają. Takie rzeczy utrudniają, a jeśli nałożymy na to jeszcze ten śladką już przygodę, a nie kadrową, gdzie, gdzie dochodzi ten aspekt, no, którego trudno no, trudno lekceważyć, że, że jednak, yy, jednak te więzi rodzinne w dodatku z wciąż aktywnym piłkarzem, bo nie przypominam sobie, że Jakub Błaszczykowski bądź którykolwiek z jego kolan zakończył karierę, no to jest to problematyczne. No, tworzy się, tworzy się pewien, pewien zgrzyt. I o ile są wyniki, to wtedy ten zgrzyt jest kompletnie pomijany. Zaraz Ale w momencie. W momencie, kiedy zaczyna się cokolwiek negatywnego, kiedy zaczynają się jakiekolwiek rozczarowania, to wiadomo, że wszystkie szczegóły urastają do miana wielkich problemów, gigantycznych problemów, z którymi nie da się pogodzić. Czy I one same się potęgują. Myślę, że zaraz możemy przejść do tego, jak będzie wyglądać Wigilia u Brzęczków i Błaszczykowskich. To jest duże pole do popisu. Ale powiem Ci, kiedy najbardziej zwątpiłem w osąd Jerzego Brzęczka, w pewien rozsądek. Bo jeśli miałbym zadać Jerzemu Brzęczkowi jedno pytanie, to byłoby wciąż pytanie nie o taktykę, nie o strategię, nie o wybieranie, nie wiem, nie o to, co czuł, gdy został nagle zwolniony przez Zbigniewa Bąńka, ale o to, jak to możliwe, że zobaczył w książce całe rozdziały poświęcone wypowiedziom messengerowym jakiegoś gościa z północy kraju, którego absolutnie nikt nie zna, zobaczył to z emotikonami, zobaczył to wrzucone jako coś wartościowego i uznał. Tak, to jest dobra. Tak, to powinno wejść do książki. Chciałbym zapytać, naprawdę, bo to jest. Dla, ja wiem, że to jest tylko książka. To powinna być rzecz poboczna. Ale jak do tego doszło, że inteligentny człowiek uznał, że ta książka w tym momencie jest czymś odpowiednim? Ta komiczna, kuriozalna, przedziwna książka jest czymś odpowiednim. Nie mieści mi się to w głowie i to jakby dla mnie naprawdę rzuca cień na Jerzego Brzęczka, bo człowiek, który nie zobaczył, jak wielką miną jest to, co, co właśnie wyprodukował z małgorzatą Domagalik, jak oczywistymi dziwactwami była napchana ta książka. Powtórzę, rozdział polegający na wypowiedziach messengerowych Kibica z północy kraju. No, każeć się zastanowić odnośnie wszystkiego. No, to po to prostu nie sugeruje rozsądku, nie sugeruje prawidłowego osądu. No, no Jerzy Brzęczek robił dużo, żeby się umymowić. I się umymowił na tyle skutecznie, że, że teraz się pewnie z tego prędko nie odkręci. Padło pytanie na czacie, i myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego przejść. Jak widzicie dalsze losy Wisły w erze postbrzęczkowej? Czy jeszcze chciałbyś tutaj dalej Jerzego Brzęczka? Myślę, że mamy wciąż o czym rozmawiać, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka. No Myślałem, że zaproponujesz teraz, jak będzie wyglądać Wigilia u państwa Błaśczykowskich i u, pa u Brzęczku. Ja, jak, jak to będzie wyglądać, powiedz. Boję się, że, że to może wyglądać podobnie i tutaj nawiążę do takiego głośnego zdarzenia z przeszłości, jak konferencja prasowa w Katowicach, gdzie po męczu gks Katowice, już nie pamiętam dokładnie, chyba z MKS-em Kluczbork, tak, z Brzęczek dość krótko na niej przebywał. Tak? Tylko przeminął się mnie przez te wszystkie pomieszczenia i, i zniknął bezpowrotnie. No, jest to, jest to na pewno potwierdzenie kolejne tego, że wchodzenie w związki zawodowe, jeśli chodzi o, o rodzinę, jest oczywiście przyjemne w wielu kwestiach i momentach, bo masz wokół siebie ludzi godnych zaufania. To jest w ogóle temat, w którym ja zawsze miałem takie, takie zdanie. Które jest trochę niepopularne, bo zawsze mnie to denerwowało i to już denerwowało mnie za czasów poprzedniej władzy, co jest dosyć, dosyć ważne. Jak ktoś zarzucał, że o nepotyzm, bo wziął i zatrudnił córkę w spółce. A jak córka miała wszystkie kompetencje, to co? To raz. Nie, oczywiście są pewne sytuacje, które są nie do obrony, natomiast widzę po sobie i swoim życiu, że staram się generalnie budować wokół siebie. Wszystkie rzeczy w oparciu na rodzinie, bo, bo im ufam, bo, bo do nich mam pełne zaufanie, bo wiem, że na nich mogę, mogę polegać i zawsze mnie ten, te zarzuty, o nepotyzm tak trochę irytowały w, w wielu chwilach. Natomiast zdaję sobie jednocześnie sprawę, że opierając kulturę pracy na nepotyzmie, czyli zatrudnianiu osób tobie bliskich, no jednak ryzykujesz, że kiedy cię jednak rozczarują, mimo że bardzo w nie wierzysz no to pojawia się zgrzyt, który jest do rozwiązania nie tylko na stopie zawodowej, ale potem też na stopie prywatnej. Ej, no to bo widzę, że się rwiesz, no to powiedz. Trzeba no, ja jedną opłatę. rzecz wcisnąć, bo wiesz, generalnie ty masz dobre doświadczenia ze, wszystką, ze współpracą ze swoją rodziną przy różnych projektach, prawda? Ale to nie jest zasada. Większość osób, ja jestem uważnym widzem kuchennych rewolucji, większość historii dramatycznych polega, najbardziej dramatyczne, najlepsze odcinki to rodzina Cała rodzina, wujostwo, szwagrostwo, stryj z Ameryki, wszyscy są w małej knajpie i razem ją budują. To są największe katastrofy i najlepsze odcinki. I wydaje mi się, Kuba, że. Z Twojego przykładu płynie pewien mądry wniosek, ale nie polegający na tym, żeby do biznesu zapraszać rodzinę, tylko Twoją rodzinę. Twojej rodzinie rzeczywiście. Budujesz cokolwiek, idź zgłoś się do rodziny Kubelkiewicza, ale to jest takie, wiesz, takie światło na niebie, światełko do nieba, a nie jakaś zasada. Możesz mieć rację, że faktycznie, że po prostu moja rodzina to ludzie bardzo kompetentni i dzięki temu jest jak jest. Wojtek Domusiak na czacie pisze, że tekst już jest na stronie, także możecie wejść na gol.pl i przeczytać sobie to, co miałem do powiedzenia w temacie Wisły, Kraków i Jerzego Brzęczka również. Natomiast wr wracając, Wigilia, 12 potraw, tak. opłatek. No i co? No i co? Ja nie, nie powiem, znam takie rodziny, znam takie rodziny z opowieści, dalekich opowieści. Widziałem serial kiedyś, takie rodziny, gdzie no były różne takie niedomówienia pomiędzy niektórymi członkami tej rodziny. I wówczas organizatorka, babcia, matka, nie pamiętam, że dokładnie, bo ten serial był bardzo, bardzo dawno temu, wstaje, i tak mi to. Może tak nie dzielmy się, że tam każdy do każdego podchodzi, tylko tak wspólnie wszyscy przełammy i wspólnie wszyscy przełamują i I taka już. ulga, prawda? Tak, tak. Myślę, że to jest patent, który ja kiedyś tam widziałem gdzieś w jakimś serialu, który mógłbym sprzedać, znaczy który twórcy tego serialu mogliby sprzedać rodzinie płaszczykowskich brzaczków. A miałeś taki moment podczas dzielenia opłatkiem, że rzeczywiście z każdym tam tak niezręcznie, no bo te życzenia to jest tak... Tak, tak, jakoś tak nieswojo, tak życzyć innym dobrze, nagle, jeszcze im prosto w oczy. To jest dziwne. I podchodzisz do szwagra, a szwagier Dobra, kurwa tam. Dobra. Miejmy to z głowy i tylko łamiesz, nic nie mówisz, odchodzisz i mówisz, Szwagier to jednak jest wspaniały wynalazek ludzkości. Ja, męska część mojej rodziny, i bardzo się z tego cieszę, ma podobną sposobność do mnie. Więc zazwyczaj w pięciu słowach się zawieramy wszyscy. Nie chodzi o to, że każdy do siebie mówi pięć słów, tylko pięć słów pada w ogóle we wszystkich tak. tych życzeniach. Tak, to zazwyczaj jest Trzy z tych pięciu słów to zdrowie i to jest całość życzenia. No gorzej, że niestety ta żeńska część rodziny jest bardziej rozgadana no i tam trzeba jednak coś się powysilać, ale Czyli ty taki tak szak szaków, oglądać generalnie, tak ta wigilia obrzęczków i obaszczykowskich Hmm. Myślę, że to wspólne dzień opłatka to jest, to jest konieczność, bo jeszcze najgorsze jest to, że najpierw podchodzisz do powiedzmy Dawida Błaszczykowskiego będąc Jerzym ręczkiem, a potem jeszcze do Jakuba Błaszczykowskiego i wszystko zaczyna się od nowa i od nowa musisz tutaj przełamywać te wszystkie zaszłości, które mogły narastać w ostatnim okresie. Choć, choć jest, jest pewne wyjście, pewne wyjście, które, z którego ja bym skorzystał, bo jestem strasznie tchórzliwy, jeśli chodzi o takie relacje i bym powiedział, no Wiesz, jest prezes Nowak teraz, no i no to on decyduje, no ja miałem związane ręce. Co mogę zrobić? Zobacz, ja mnie nawet nie wystawia. Ja jestem zdrowy. No część, pa, od pasa w górę jestem zdrowy. No i, i nie gram. Nie gram. Nie mam nic do powiedzenia absolutnie. Ja jestem Więc tylko jest skromnym właścicielem klubu. Ja nic nie mogę, to Prezes Nowak. Tak, tak powinien, powinien to zrobić. Patrzę, czy czat jeszcze coś tutaj proponuje i Szytom oczywiście proponuje nawzajem, że to jest zgrabne do I, i tobie też, że to są takie słowa, wytrychy, które spokojnie można użyć w takiej sytuacji. O, Bonifacy Krówka jeszcze proponuje. Musisz, Leszek, przyjść na nich jako niespodziewany gość o, tak. i powiesz wtedy, jak było. Nie, na pewno talerzyk jest. Niespodziewanym wtedy. gościem będzie na przykład Radosław Sobolewski. <laughs> o, Radek, dzięki, że przyszedłeś. Super, wreszcie będzie fajnie tutaj. Nie tak, jak, jak ciebie nie było. <laughs> Kuba, chciałem jeszcze jeden tutaj temat odnośnie Jerzego Brzęczka. Nie chcę mówić, że Jerzy Brzęczek jest trenerskim dyzmom. Polskiego futbolu, ponieważ to jest ciekawe, że stoi za nim naprawdę dużo zaangażowania, dużo pracy nad swoim warsztatem, dużo serca do tej pracy. Z dezmą kojarzy się ktoś, komu przydarza się wszystko przypadkiem, kto nie wkłada w to sił, zaangażowania, a jednak mu wyszło. Tak? I na pewno Jerzy Brzęczek kimś takim nie jest, ale jeśli spojrzymy na jego karierę trenerską, to jest ona wyjątkowo średnia i coraz bardziej średnieje. W tym momencie, po fiasku z Wisłą Kraków, myślę, że Maciej Bartoszek, który aktualnie zupełnym przypadkiem kandyduje na burmistrza Chojnic, gdzie właśnie Jerzy Brzęczek potrafił polec ze swoim zespołem, ma lepszą po prostu karierę. W tym momencie, jak spojrzeć, to tak. Raków Częstochowa, mówiliśmy, największa zasługa Jerzego Brzęczka to uratowanie tego klubu za kulisami, a nie przygoda trenerska. Przygoda trenerska była taka, że gdyby nie, powtarzam, gdyby nie zielony stolik, gdyby nie wycofanie się Warty Poznań i Polonii Bytom, to Raków by spadł o ligę niżej, mając już wsparcie Michała Świerczewskiego, więc sztuka wyjątkowa się tam udała. Lechia Gdańsk, no dosyć taka średnia, chyba nie wiem, czy komuś z Gdańska trzeba by się upewnić u Pawła, ale wydaje mi się, że to nie była jakaś kadencja, która była szczególnie wspominana z ostatniego dziesięciolecia, były dużo, dużo lepsze, w najlepszym wypadku Brzęczek w lechi to tak średnio. jest Katowice, no powiem tak, w Katowicach, z tego co wiemy, nie tylko od Piotra Koszyńskiego, no, no to nie jest tak, że Brzęczek kupuje, nigdzie nie płaci, nie płaci za węgiel, nie płaci w żadnej knajpie, no jest wspominany tam bardzo źle, Kluczborg to jest rana, która pozostaje żywa. Wisła Kraków, Wisła Płock, przepraszam, Rok pracy równo, podobno, co do dnia, 38 meczów. Wiadomo, że to jest duży sukces. Piąte miejsce z Wisłą Płock, no ale to jest wciąż piąte miejsce z Wisłą Płock, a nie zrobienie, nie wiem, Ligi Mistrzów z Termalicum. Brookbet nie ciecza pozbawioną państwo Witkowskiej. Trochę mnie zaskakuje to, że bo też sobie otworzyłem na Transfermarkcie. 1.5, półtora punktu na mecz w okresie pracy w Wiśle Płock Jakoś wydawało mi się, że to było więcej. Tak, tak jak spojrzałem, to mnie uderzyła ta liczba, bo wydawało mi się, że jeśli będziemy przejdziemy do, do analizy tego dorobku tenerskiego, to mówię, no ale jest jeszcze Wisła. -Płock. Pamiętajmy, tam to, tam to się działo, tam to były mecze, tam to naprawdę było granko. No, tak patrząc na, na to, jak wygląda ten dorobek odarty z romantyzmu, jakim było piąte miejsce, walka o puchary do końca. No nie jest to tak że Jerzy Brzęczek w Wisie Płoc był jak klop w Liverpoolu na przykład. Mhm. Nie jest tak. Niestety. Nie. I, I zobacz, wychodzi na to, że ta praca selekcjonerska Jerzego Brzęczka była drugą, najbardziej udaną przygodą trenerską w jego karierze, a skończyła się zwolnieniem przed mundialem. Tak, no. I to takim, wiesz, to, to takim momentem, kiedy cała Polska gdzieś tam jak mówisz, memowiała Jerzego Brzęczka. A to jest druga najbardziej udana kariera, przygoda trenerska w karierze Jerzego Brzęczka. To jest takie dosyć dojmujące, no bo Wisła Kraków to absolutnie największa klęska. Największa klęska trenerska Jerzego Brzęczka. Właśnie tutaj jesteśmy. Przypominają mi się nawet te słowa, że Jerzy Brzęczek, no jak mówię, no nie potrafi sobie pomagać wypowiedziami. Są trenerzy, którzy to potrafią i są trenerzy, którzy tego nie potrafią. Jerzy Brzęczek jeszcze kilka miesięcy temu wdał się w medialny spór, mówiąc, że chyba na, na łamach piłki nożnej, że ja to bym ze Słowacją wygrał. Gdybym ja pojechał na Euro, to ja bym ze Słowacją wygrał. Okej, okay, może by wygrał, ale później masz remis z Sandecją, później masz spadek z Ligi, masz być wykopanym z Pucharu Polski przez Olimpię Grudziądz, masz zajmowanie miejsca w tabeli za Hrobrym Głogów, a zapuszczą niepołomicę z Boguskim to już hen i jeszcze dwa heny. No więc znowu taki, wiesz, kij się znalazł, kij, kij sam sobie wystrugał na siebie. Mm. Masz tutaj pełną rację, jeśli chodzi o te wypowiedzi, bo od razu przypomniał mi się o tym, jak wyglądał wczoraj szans Grodzow Iwana I że ja na pewno nie skrytykuję ani jednego z 29 przeciągniętych dośrodkowań w wykonaniu Wrocławia, dlatego że akurat Iwan potrafi robić to, czego nie potrafi Jerzy Brzęczek. To, co, co jeszcze przykuwa uwagę, to jest, to jest fakt, jak wygląda faktycznie wspominanie Jerzego Brzęczka w tych kolejnych klubach. No, w GKS-ie Katowice to jest żywa rana i pamiętam doskonale tak Piotrka Koszeckiego i, i innych moich kolegów z Katowic. W jak momencie, w Katowicach gdy... wspomnisz nazwisko Brzęczek, to idą po prostu takie pary z nosa jak Glikowi z Hiszpanią. Tak i podobnie z Daruszem Dudkiem i czasem się zastanawiam, czy to GKS, czy to z GKS coś nie tak, czy, czy jednak z tymi kolejnymi trenerami. Jak się to wszystko na chłodno przyjmie, to narasta niepokój związany z tym, że Jerzy Brzęczek był w reprezentacji Polski i tym selekcjonerem został. Bo no ja rozumiem, że Zbigniew Boniek chciał spróbować czegoś nieoczywistego i, i ogień w oczach go przekonał, ale no nie broniła się ta nominacja. Z perspektywy czasu patrząc znaczy, na już wtedy była zaskakująca mocno, bo ona była oparta na jednym udanym sezonie w Wiśle płoc. ale okej, okay, trener może się rozwinąć trener, trener może mieć te ukryte pokłady potencjału, no nic co później zobaczyliśmy A Wisła Kraków jest bardzo wielkim wyrzutem również znowu dla Zbigniewa Bońka, dlatego że zatrudnił Jerzego Brzęczka, ja wiem, że Jerzy Brzęczek zrobił wynik jakim jest awans, jakim jest utrzymanie w Lidze Narodów, to warto podkreślić tak, tak, tak. Z skromną pomocą niemieckiej federacji, ale mimo wszystko no, to co się stało w Wiśle Kraku, rzuca również cień na zatrudnienie Jerzego Brzęczka wtedy w reprezentacji. W zasadzie wszystko, ta cała karuzela trenerska, która się dzisiaj do dzisiaj kręci, no, została wtedy w pewnym momencie rozkręcona. No, niestety tak, niestety tak. Otworzyłem sobie jeszcze tutaj ten mecz w Wisły Kraków kadencji Jerzego Brzęczka, no nie wygląda to korzystnie dla, dla, dla Jerzego Brzęczka. Bardzo niekorzystnie to wygląda, zwłaszcza ta, ta końcóweczka. Mhm. Yy, I sam się znałem czat proponował, bo ten temat, który, który niejako wywołaliśmy, co dalej z, z Jerzym Brzęczkiem, tak. to chat proponował Glinika Gorlice, tutaj tropem pewnie wia Jarosław Królewski, była propozycja Pcimianki Pcim, to chyba też geograficznie Blisko i jest jeszcze opcja, na którą ja wpadłem. I wydaje mi się, że to jest, to jest rozsądne. Maciej Bartoszek zostaje tym burmistrzem Ciechocinka i przejmuje tamtejszy Zdrój Ciechocinek, klub. I to się staje klubem miejskim, już takim typowo. I tam zatrudnia się brzęczka. I jest Bartoszek Brzęczek w jednym mieście, robią dużą piłkę. I brzęczek mógł być dla Zdroju Ciechocinek tym, kim był Babszym dla Rakowa, na przykład. A ja na przykład myślę, że Jerzy Brzęczek mógłby być dobrym działaczem. Nie dyrektorem sportowym, bo tutaj jednak stawiałbym na osoby bardziej, jakby no mimo wszystko, obeznane w tym, jak się zmienia futbol, w tych, tych nowoczesnych wszystkich kwestiach. Ale jako działacz, jako jakiś wiceprezes gdzieś w jakimś klubie mógłby, myślę, że sporo dać zaangażowania. Ale jego ewidentnie ciągnie do trenerki. I, i nawet jak teraz się sparzy, to gdzieś znowu. Ale no, gdziekolwiek obejmie teraz Jerzy Brzęczek pracę. Będzie pod gigantyczną presją. I pamiętajmy, Kuba, o dość kuriozalnym cieniu, jaki dotyczy niemal wszystkich byłych selekcjonerów reprezentacji Polski. Jak zostajesz selekcjonerem Polski, no to mówisz: no to teraz już jestem. Nawet jak odejdę, to będzie się działo. I teraz przypomnijmy sobie praktycznie wszystkie kariery trenerskie byłych selekcjonerów. Po kolei: Henryk Apostel chyba nie prowadził już nikogo, Janusz Wójcik prowadził m.in. Świt Nowy Dwór, eee, widzę we słynnym Nie Mam Bramkarza, czy Śląsk-Wrocław, który tak naprawdę prowadził jego asystent, a e, Janusz Wójcik przychodził tuż przed samym meczem powiedzieć, tak właśnie będziemy grać, jak powiedział Janusz. I to z pistoletem, tak. bo miał Słucham? pistolet. Bo miał pistolet. Miał pistolet, tak. Jerzy Engel, jaka to była kariera, po, po, gdzie wydawało się, że ok, Engel zwolniony, ale on jest królem świata, on teraz będzie miał wszystko. No jaka to była kariera później? No nie najlepsza, od razu powiem. Leo Ben Hacker to był stary, to tutaj akurat jest luz, to można mu wybaczyć. Paweł Franciszek Janas zaszył się gdzieś w borach ze strzelbą i chodził na grzyby. To była jego kariera po, po przygodzie selekcjonerskiej. Franciszek Smuda? No, a w ogóle to jest interesujące. Wiesz, co się stało, pozwolił Franciszka Smudy? Piłkarze wieczystej zaczęli grać. I wygrywają mecz za meczem. Nieprawdopodobna historia. Absolutnie. Nigdy w życiu się nie spodziewał, że tak może się stać, że przy smudzie część piłkarzy będzie grała słabo, a jak tylko go zwolnią, to zacznie grać dobrze. Kto by naprawdę scenariusz, którego nikt by nie przewidział. Zwłaszcza że mecze odbywają się z dala, od kamer, i nie ma grup kibicowskich, które by powiedziały, że na przykład wydaje mi się, że piłkarze nie poświęcają się w 100% dla tych wielkich barw, jakie ma wyczysta. Nie, nie, nie chcę procesów, <laughs> nie jestem zwolennikiem ja, ja, ja nic nie seguruję, jestem przekonany, że Franciszek Smuda nie rządzi w autorytarny sposób, że daje dość do głosu swoim asystentom, że na pewno śledzi wszystkie nowinki taktyczne i techniczne, jakie wchodzą w futbolu i to jest splot nieszczęśliwych wypadków, co się wszystko wydarzyło w Wieczystej. Tak jest i piłkarze na pewno to teraz szlochają w poduszkę, bo dali z siebie wszystko, by uratować posadę Fręczka Smudy, ale po prostu się nie udało, bo tak jest futbol. Futbol jest futbol, you know. Dalej, co mamy? Co, Furnalik... Mamy, mamy Stefana Majewskiego, który ma w ogóle przestał trenować. On był tylko chwilę, a i tak ten, ten miecz trzasnął go po plecach, że koniec, koniec już już nikogo nie prowadził. Absolutnie. Wirus PZPN, wirus PZPN można nazwać, a tak jak był wirus FIFA przy zgrupowaniach. Waldemar Fornalik jest Waldemar... jedyny, czy tak. przezwyciężył. To jest ten człowiek z tych wszystkich filmów o zagładzie zombie, gdzie jeden mm. jest odporny i trzeba szczepionkę na podstawie jego genów wyprodukować, mm. bo Waldemar Fornalik faktycznie wrócił do piłki klubowej, i wrócił w wielkim stylu. Natomiast dalej to już było tylko gorzej. Adam Nawałka zasłynął z polewania murawy na boiskach treningowych Lecha Poznań. To jest taki, wiesz, tutaj dopiero co najlepszy wynik z reprezentacją Polski w XXI wieku, od niewiadomo ilu dekad, a za chwilę dzwonienie po strażaków, żeby zrosili trawę Lecha Poznań i dość szybki wyjazd. Adam Nawałka był w pewnym momencie, jestem przekonany, Pewny, że zainteresuje się nim jakiś słabszy klub seria. Okazało się, że maksyma, że jakaś piaczędza i jakaś poważna reprezentacja. Okazało się, że tam chyba było zainteresowanie ze strony Albanii czy Armenii. Tych samych drużyn, które były zainteresowane Jerzym Brzęczkiem, gdy został zwolniony. Mniej więcej. Chyba jeszcze Kosowo było zainteresowane Jerzym Brzęczkiem, ale ostatecznie wybrało kogoś innego. No I tak to się skończyło. I interesujący tutaj taki, taki motyw jest taki, że. To, co w reprezentacji Polski było akceptowalne i uchodziło jako niegroźne dziwactwo, a czasami może wręcz dawało wrażenie, że kurczę, to jest absolutnie perfekcjonista w każdym calu. Co do minuty ma zaplanowane to zgrupowanie i to robiło wrażenie również na piłkarzach. No w piłce klubowej, jednak bywało uciążliwe, tak mi się wydaje. Na przykład to co jeśli chodzi o przesądy te słynne raz na 3-4 tygodnie, kiedy na co dzień pracujesz sobie z zagranicznym trenerem w klubie no to okej, okay, no, zdarza się może to element jakby... folkloru sympatycznego, prawda? no ale jakaś anegdota, pośmiejemy się wszyscy, ha, pewnie trener Adam Nawałka też potrafi zażartować no, ale w momencie, kiedy to jest twoja codzienność, dzień w dzień wychodzisz na boisko treningowe i musisz, yy, musisz to wszystko, yy, musisz w, tym, w takich okolicznościach żyć, no to traci to sporo ze swojego uroku. Sam jestem yy, ciekawy, jak się dalej potoczą losy. Niewygodnie no? się gra, gdy zawsze wszyscy, gdy wszyscy piłkarze na boisku twoi mają zawieszoną króliczą łapkę tutaj na szyi. To jest bardzo, okazuje się, niewygodne i nie do końca zgodne z prawem. To może utrudniać. Ale nie wiem, czy tak było, czy do tego stopnia poszły przesądy u Adama Nawałki w Lechu Poznań, że konsultowano się z uczestnikami programu Dom Wróżek, jeśli chodzi o ustawianie Lecha, bo nie chce procesu, więc nie wiem, czy tak było. A zresztą nawet Paulo że... Sosa się załapał, prawda? To nic, że zagraniczny, już teraz nic mu nie wyjdzie, to jest pewne. Tak, po czterech miesiącach w Flamengo w asyście skandali dotyczących tego, w jaki sposób z piłkarzami utrzymał relację, Natomiast trzeba nam przypominać, że jeszcze był jeden selekcjoner, jeszcze był jeden selekcjoner, który no, no, z łotwą nie najlepiej mu poszło i dosyć szybko, dosyć szybko z posady wyleciał. Natomiast no, właśnie poważnie, ten człowiek. Trzęsie całym środowiskiem piłkarskim. Nie możemy go skrytykować nawet w takich okolicznościach. On nie, nie został z kadry wyrzucony. To nie jest tak, że jego przygoda była nieudana. Nie jest tak, że potem jego trenerskie losy potoczyły się źle. Po prostu on sam wybrał, że chce być kimś więcej niż tylko jakimś marnym szkolniowcem i po prostu konsekwentnie to zrealizował. I. Ani moment, nie wątpiąc w słuszność swoich intencji, a przede wszystkim w słuszność swoich uczynków, doszedł do momentu, gdzie równać się z nim, jeśli chodzi o wpływ na polską piłkę, może tylko Robert Lewandowski, ale z dużą stratą do pierwszego miejsca. Nie no, tak, Zbigniew Błaniek też jest. Zbigniew je nie popełnił wtedy błędu, ani biorąc reprezentację Polski, ani ją zostawiając. Tak, pamiętajmy o filozofii bońkizmu, jest ona bardzo przyjemna. Czy były popełnione błędy? Nie miałbym problemu, żeby powiedzieć, że były, ale nie były. Więc, więc niestety, no, z Łotwą. Każdemu się może zdarzyć. No, zdarzyło się akurat Bigniewowi, Błękowi, selekcjonerowi. Dalej był nawałka, Souza, No Proszę, i Brzęczek. Nawet Andrzej strelał. po reprezentacji Polski, gdzie prowadził ją bardzo długo i naprawdę tam były dobre momenty. Później chyba jest jakiś kuriozalny przypadek w Zagłębiu Lubin no jest słynny epizod chiński, no ale to już nie była kariera jakby, później już przede wszystkim zasiadał w komisjach. W XXI wieku Andrzej Strejlał, wciąż będąc w wieku, w którym trenerzy prowadzą kluby, zasiadał w komisjach. Więc no to jest bardzo długi. Antoni Piechniczek, po, po przygodzie w 96, co się później działo, bo chyba nic, chyba też zasiadanie nie w komisjach. To jest niezwykle, jak przeklęta jest ta posada. Posada, która jest wymarzona przez wszystkich trenerów w Polsce, okazuje się posadą przeklętą. Jeden fornalik, który się uratował, no bo nawet smuda, no to był już zjazd po równi pochyłej tak naprawdę. Nie, no tak, tak, zwłaszcza, że ludziom się pamięta niestety takie rzeczy, to co zmontowałeś z kadrą, a że z kadrą zazwyczaj nie zmontowałeś nic ciekawego, wyłączając nawałkę, jeśli chodzi o tych najświeższych, no to to, to się wylecze. Ja na przykład nie potrafiłem bardzo długo na smudę spojrzeć w w uczciwy sposób. Nawet kiedy coś mu wychodziło, nie potrafiłem go pochwalić po prostu, bo siedziała we mnie zadra za to, co, co zrobiła, kompletnie pozabijał we mnie wszystkie resztki uczuć jakichkolwiek związanych ze reprezentantem Polski, Chociaż wcześniej ten stosunek mój był dość letni, ale za smudy zmienił się w Absolutnie obojętny do tego stopnia, że jeśli dobrze pamiętam, to nie oglądałem pierwszej połowy pierwszego meczu na Euro, bo mnie to nie za bardzo interesowało. Chyba pisałem jakiś tekst wtedy i nie za bardzo mnie to grzało. Choć cały kraj był bardzo mocno rozgrzany. Jeśli chodzi o, o dalsze losy Jerzego Brzęczka, to to jest dla mnie interesujące, bo Jerzy Brzęczek. Tak wydaje mi się, może to jest nieuprawniona teoria, zwłaszcza że jest oparta na jednym przypadku, jednostkowym, tylko Waldemara Fornalika Ale sądzę, że całym trudnością w pracy selekcjonera, jeśli chodzi o to, jak Ty się zachowujesz jako trener, jest to, że jesteś. Totalnie na świeczniku. I o tym wielokrotnie wspominał Zbigniew Boniek. Że idziesz po bułki i ludzie ci podpowiadają, kogo powołać, a kogo nie. Eee, że wychodzisz na miasto wieczorem i absolutnie każdy chce z Tobą zamienić dwa słowa, bo tak się składa, że akurat wszyscy znamy się doskonale na piłce nożnej i chcielibyśmy trochę pomóc w budowie najlepszej drużyny. Idziesz na nocne dramen base o trzeciej w nocy i wszyscy cię poznają. Nie możesz spokojnie pogibać. To jest problem dla selekcjonerów. Tak jest. I tam między tymi basami jest tak, u, a może Lewandowski z Milikiem albo z, z Buksą i tam podpowiedzi się sypią ostro. A ty lecisz białe rękawiczki, mówisz, człowieku, nie teraz. <noise> Jesteś absolutnie, absolutnie nie schodzisz z nagłówków. Każda twoja decyzja jest szeroko dyskutowana, łącznie z podróżami, które też są bardzo szeroko omawiane. I wydaje mi się, że dla byłego selekcjonera dobrze jest, kiedy następną fuchę bierzesz sobie w nieco mniej głośnym miejscu. Bo Waldemar Fornalik jest potwierdzeniem niejako tej tezy. I kiedy nie jest tak, że przychodzisz w taki aurze, oto były selekcjoner rozwincie przed nim czerwony dywan i proszę z szacunkiem wypowiadajcie się o jego pracy, bo to jest były selekcjoner. Bo w takich warunkach przychodził Adam Nawałka do, do Lecha i skończyło się jak się skończyło. I wydaje mi się, że Jerzy Brzęczek po jednej bardzo głośnej robocie, kompletnie na samym szczycie świecznika, poszedł do innej, gdzie wcale presja nie była mniejsza, gdzie wcale oczekiwania nie były mniejsze. Wręcz przeciwnie, wszyscy, absolutnie wszyscy spodziewali się, że mimo, że Wisła dołuje, to z Jerzym Brzęczkiem e, za sterami powinna sobie poradzić przynajmniej z, tą, z tym planem minimum, jakim jest. Zdawaliśmy czystą kartę. Pamiętam wtedy, że naprawdę byliśmy pełni wiary, że to jest jednak tak? że warsztatowo to dźwiga momentami. Wspominaliśmy sobie też, że skoro z Wisłą Płoc mu się udało zrobić taki wynik, jaki zrobił, no to czemu z Wisłą Kraków miałby mu się nie udać? Przecież nie zapomniał rzeczy, które które mógłby robić. Ale ta presja, która towarzyszy klubom takim jak Wisła Kraków, ta, te oczekiwania i tak dalej, podejrzewam, że przedłużyły dla Jerzego Brzęczka przygodę kadrową, gdzie on sobie z tym ewidentnie, widać było po wywiadach, po rozmowach, gdzie sobie z tym nie radził. Było widać też po filmie. I w momencie, kiedy jesteś świeżo po tym, że zrobiłeś troszeczkę farsę z tego, jak wygląda twoja praca, wypuszczając film Niekochani yy, i budując obleżoną twierdzę, zamiast uciec z tej oblężonej twierdzy do gdzieś domku pod miastem, do takich Gliwic na przykład, albo do jakiegoś innego klubu z tej półki, to idziesz do klubu, gdzie zaczynasz od razu, od pierwszego dnia budujesz inną oblężoną twierdzę i kończy się to dokładnie w taki sam sposób. Więc... Budowanie twierdz, które będą eblegane, może się przydać w najbliższych dystopijnych czasach, także być może przebranżowienie się dla Jerzego Brzęczka może przynieść nieoczekiwane szanse zawodowe w zupełnie innych kierunkach. Ale no w piłce generalnie, gdy budujesz oblężoną twierdzę, to często jest takie podpisanie wstępnego wyroku na siebie. Ale wiesz, ja mam, wydaje mi się, że problem jest taki, że gdziekolwiek Jerzy Brzęczek trafi, to będzie na świeczniku i będzie o tym bardzo głośno. Generalnie kadencja Jerzego Brzęczka była dużo głośniejsza niż Fornalika. W czasach Fornalika i w czasach jego fiasko jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska jest średnia, bo była słaba od lat. I tam były głośne mecze, Czarnogóra tak, yy, i tak dalej, Ukraina. Duża, duża porażka, ale wydaje mi się, że one nie były aż tak głośne. Fornalik był dosyć krótko, tak naprawdę, jakoś to się rozeszło po kościach dla niego samego, że wybrał też odpowiedni klub, jak mówisz. No i wiesz, i też za nim stała taka łatwa narracja, że okej, okay, w klubach radził sobie wielokrotnie. To nie był jeden sezon, który stał za Waldemarem mm -hmm. Fornalikiem, tylko wiele dobrych sezonów. I łatwo mówiono: okej, okay, nie wyszło mu w kadrze, ale dajcie mu pracę od podstaw w klubie i on to zrobi. Jakby. To były te łapy, na które spadał. U Jerzego Brzęczka, co możesz powiedzieć? OK, dajcie mu Wisła Płock, to zrobi piąte miejsce. No, no nie ma takich argumentów, że w kilku klubach pracował bardzo dobrze i teraz powiemy, nie no, jak on tu popracuje u podstaw w drugiej lidze z dużym budżetem, a nie, spadł przecież wtedy tylko Warta Poznań i Polonia Bytom. Albo dajcie mu taką misję awansu do pierwszej ligi z niezłym ze a nie, przecież GKS Katowice i Kluczbork. Albo taki solidny klub. Ekstraklasowy, powinien coś z tego zrobić. No, może zrobi, bo Wisła Płocka, ale może nie, bo Lech Jakdański. Hmm. i jeszcze Wisła. No, no, nie ma łatwej narracji w tym momencie dla Jerzego Brzęczka. Także wydaje mi się, że to jest ten problem byłych selekcjonerów, że wszystko, co robią, staje się niezwykle głośne. A Jerzy Brzęczek już rzeczywiście tej presji zasmakował i nie czuł się dobrze z nią. Hmm. Motor Lublin. To jest wyjście. Tam cały czas są gotowi na nową o, wizję. Tak źle życzysz Jerzemu Brzęczkowi? Życzyć motoru Lublin? Oni są na ostatnim miejscu w tabeli, prawda? Nie sprawdzałem ostatnio. Wiem, że aktualna wizja jest taka, że trochę jak raków. Wcześniej było jak, trochę jak legia, a trochę jak raków. I teraz mogli być trochę jak reprezentacja Polski. Wystarczy zatrudnić dzisiejszego ręczkę. Tak, sprawdziłem Kuba. Są na przedostatnim miejscu w EWNR drugiej lidze do porządne 11 punktów w 13 meczach tylko przed hutnikiem Kraków. Znakomicie. Idzie. Motor Lublin. Sebastian Michalski podpowiada, że niech Jerzy Brzęczek uratuje Lechię przed spadkiem. Na ten moment, być może to się zmieni. Na ten moment ja nie dostrzegam w Polsce człowieka, który byłby w stanie wejść i tę misję zrealizować w takim, w takim stylu. Nawet jeżeli rzeczy, nawet taki fachowy. Są osoby, które. Ale to są osoby, które w wieku 11 lat dostały Sowę z Hogwartu. One mają szansę ewentualnie uratować na chyba. Tak, to jest, to jest szczera prawda. Co? Jeszcze coś omawiamy? Coś jeszcze tutaj sobie pitolimy? Czy powoli będziemy się zbliżać do końca? Pytanie: Czy o przyszłość Wisły Kraków, jaka może być teraz? Ja nie, nie za bardzo A. wiem, co tutaj powiedzieć. To jest dobre pytanie. Bardzo. Nie potrafię nie. Do widzenia. Do widzenia, tak. Nie, ja właśnie nad tym się pochyliłem w tekście, który po raz kolejny będę promował. Gol.pl, wejdźcie sobie, możecie sobie przeczytać. Otóż Wisła Kraków teraz jest w momencie. I najpierw powiem tak, jak być powinno. Jak być powinno teraz -Krakow? Wisła Kraków. Wisła Kraków mówi tak. Słuchajcie, sytuacja jest złożona i trudna. Ponieważ powierzyliśmy wszystkie kompetencje w klubie, łącznie z tym, żeby decydować, kto jest prezesem, Jerzemu Brzyczkowi. A teraz go Brzeczka zwolniliśmy, no to mamy kilka pustych stanowisk. Jest kilka takich działów klubu, które nie będą funkcjonować na takim poziomie, na jakim powinny, bo odpowiada za to jeden człowiek, którego już w klubie nie ma. I Zajmował nie 15 biur, bo tyle stanowisk obejmował. Tak. I no, będziemy potrzebowali troszkę czasu, żeby to wszystko ponaprawiać. W tym sezonie nie chcemy niczego Wam obiecywać, drodzy kibice. Nie chcemy Wam niczego obiecywać, bo już wiemy, że skasztaniliśmy start i będzie bardzo, bardzo trudno. O to, żeby bezpośrednio awansować do ekstra klasy, a już na pewno będzie trudno o to, o co dopominali się kibice w Sił Kraków, czyli żebyśmy zjedli pierwszą ligę i ją wystrali, i potem awansowali do ekstra klasy. Będzie o to trudno. Tak powinni powiedzieć działacze i powiedzieć tak. No słuchajcie, sezon jeszcze oczywiście nie jest stracony, ale. Bardzo byśmy prosili, żeby troszeczkę zjąć presję z tej drużyny, dlatego że już teraz jest wiadomo, że w okresie przekształceń, w okresie kiedy będziemy musieli zatrudnić nowego dyrektora sportowego, w okresie kiedy będziemy musieli odbudować dział skautingu, w okresie kiedy Radosław Sobolewski będzie musiał zaznajomić się z pracą w Krakowie, a nie, tego nie musicie mówić, no to wtedy będą mogły te wyniki odbiegać od tych, których oczekiwałaby cała wiślacka społeczność. I w taki sposób sobie budujesz poduszkę w takiej postaci, jak zbudował sobie na przykład ŁKS, że dajemy Kazimierzowi maskalowi dwa sezony, bo w tym sezonie nie spodziewajcie się niczego dobrego z naszej strony. Jak się utrzymamy, to będzie naprawdę kapitalnie. I pozbawieni tej presji, okazuje się, że nawet piłkarze ŁKS-u zdołali parę punktów zdobyć, które być może wystarczą nam do utrzymania w pierwszej lidze. I podobnie powinna postępować Wisła Kraków. Z tą adnotacją, że Wisła Kraków absolutnie nie może w taki sposób postępować. Ponieważ różnica budżetowa, różnica w wydatkach, różnica w jakości składu i różnica we wszystkich innych kwestiach, łącznie z tą, jak wygląda przychód z dnia meczowego w Krakowie, a jak wygląda przychód z dnia meczowego w Częstochowie, czyli w Skrze, która gra w Bełchatowie, przy akompaniamencie głośnego, fanatycznego dopingu 17 kibiców. No, nie jest. Nawet bo... rodziny tam jest taka frekwencja, Kuba, że widać, że nawet rodziny nie jeżdżą za tymi piłkarzami. Nie, bo jest za daleko. Jakby były w Częstochowie mecze, to by może przyszły, a był gotowy by nie do końca. No i w, w, w takich okolicznościach Wisła nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek okresy przejściowe, sezon na poukładanie spraw na dogranie tego w taki sposób, żeby Sobolewski już sobie coś zbudował na przyszły sezon, kiedy to w pierwszej lidze będzie zamiatał podłogę rywalami. Nie. Wisła Kraków musi teraz zaapelować, że słuchajcie, musimy jak najszybciej wrócić do czołowej dwójki i nie spać z tej pozycji aż do końca ligi, bo jak nie awansujemy do Ekstrakasy, to zaczną się poważne problemy. No i to jest rzeczywistość klubu pierwszej ligi. Właśnie. Wydaje mi się właśnie, że tutaj jest kluczowa kwestia teraz finansowa. Pamiętam, gdy Rozmawialiśmy o spadku Wisły, kiedy jeszcze wydawał się on nie do końca realny. To mówiono, że nie, spokojnie, Wisła, gdyby spadła trzy lata temu, to byłaby katastrofa. Dzisiaj jest gotowa na spadek. Ale nie jestem pewny, czy nie padały też słowa, ale gdybyśmy nie zdołali wrócić w pierwszym sezonie, to mogłoby się zacząć problemy i mamy przykład tego rzeczonego ŁKS-u. Więc no. poczekam, nie chcę procesu, więc nie będę mówił, że jeśli Wisła nie awansuje w tym sezonie, co nie idzie na razie gładko, to będzie miała większe problemy. Typu właśnie euks u czyli jednak zejścia na trochę niższy poziom funkcjonowania i mierzenia do ekstraklasy w ciut inny sposób niż z takiej pozycji potencjalnego hegemona, ale to, to jest jakby najważniejsze w tym momencie. To, to, to ewidentnie. No... A jeszcze jest koszt budowy stajni dla konia z energoli Radosława Sobolewskiego. To nie są tanie rzeczy. Mogę w tym pomóc, bo mam parę takich puszek. Gdzieś tam jeszcze zostały ze starych lat. Ale tutaj... Kontynuując ten wątek, jeśli chodzi o, o, o Wisłę Kraków i ciężar oczekiwań, no to problemy finansowe Wisłę Kraków już się tak naprawdę rozpoczęły. Tak. I to, to są rzeczy, o których informują lokalne media. Zresztą dokapitalizowanie spółki to nigdy nie jest taki sygnał, że było tak wspaniale, że potrzebujemy jeszcze troszeczkę więcej dosypać, żeby było jeszcze lepiej. Nie do końca tak to wygląda. Oczywiście to nie jest tak, że Wisła Kraków nie posiada właścicieli, którzy są w stanie ponosić kolejne koszty, ponieważ ma całkiem pokaźne grono sponsorów, ma też całkiem pokaźne grono współwłaścicieli, z których każdy podejrzewam, że nie pozwoli na to, żeby w Wiśle Kraków zagroził los jakiś bardzo tragiczny, powiązany na przykład z jakimiś ujemnymi punktami z tytułu kar podręcznika licencyjnego. Takich czarnych scenariuszy bym przed Wisłą nie kreślił, natomiast y, moim zdaniem realny jest faktycznie ten scenariusz, który ty wywołałeś, że po jednym sezonie Urabura w pierwszej lidze, drugi sezon Urabura jest już zazwyczaj trochę na kredycie, jest już zazwyczaj troszeczkę y, nie do końca... Y, zbieżny z tym, jak wygląda struktura dochodów klubu, znaczy przychodów no. klubu, nie, nie dochodów. I to, to jest problem w pierwszej lidze, bo wcześniej było trochę tak i często to, to stanowiło już taką kliszę, że wielki przeskok finansowy między pierwszą i ekstraklasą nie da się tego załatać, jeśli nie posiadasz wielkiego budżetu za sobą związanego po prostu z jakimś filantropem, który wrzuca pieniądze do tej puszki bezna, jaką jest klub pierwszoligowy. To jest jeszcze do zawatania przy spadkowiczach. Przy spadkowiczach z Ekstraklasy da się to zrobić tak, żeby nie upaść. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jesteś spadkowiczem z Ekstraklasy i chcesz wrócić po sezonie i stwierdzasz, że A, utrzymam może tę kadrę, może utrzymam tę strukturę płac, bo przecież spędzę tu tylko rok, więc rok to sobie poradzę. Bo wtedy jak spędzasz tam więcej niż rok, chociaż o dzień przedłuża się ta misja, no to pojawiają się gigantyczne problemy. No, znam to niestety z autopsji, więc, więc mogę tutaj kibicom Wisły powiedzieć, że jeśli ktoś im będzie sprzedawał kity o sezonie przejściowym, to żeby w nie nie wierzyli, bo, bo teraz jest moment, że naprawdę Wisła musi iść błyskawicznie w górę, co jest misją trudną. Ale z drugiej strony gram z UKS-em, więc czy można sobie wymarzyć lepszy początek takiej misji? Wątpię. Ale generalnie wiesz, Konkurencja w polskiej piłce Kuba o to, kto jest aktualnie hiobem polskiego futbolu, zawsze jest gigantyczna. Dużo większa niż walka o Mistrzostwo Polski, dużo większa niż walka o piłkarzy z przeszłością w sutjesce niscić, aktualnie będących za darmo. To jest prawdziwa walka. Kto jest hiobem polskiego futbolu? Wisła Kraków wygrywa absolutnie bezapelacyjnie w tym roku. Zobacz, że nawet największe sukcesy, które się udały w tym roku, nie ma ich wiele, ale za duży sukces tego roku w Wisła Kraków, postrzegano to, że Elon Musk odpisał Jarosławowi Królewskiemu. Dziś już nawet to powoli zaczyna tracić, że może to jednak nie było takie fajne, ten, ten Musk, że odpisał. To, to jednak wyjmiemy z gabloty. Hmm. Wiesz co, ten, tak jak mówisz o tych Hiobach, Pamiętasz, to znaczy jest taki mem, gdzie, gdzie rodzic, jedno dziecko w basenie coś tam ratuje, a drugie dziecko tak się towi takie trochę zapomniane, i na dole jest szkielet tak głęboko pod wodą. To tak z tymi hiobami trochę jest, że teraz rozmawiamy o tych wszystkich nieszczęściach. Wisły Kraków na przykład, a potem przewijasz sobie tam pierwsze i okazuje, się, że górnik Łęczna ma tyle funkcji, co przedostatnia od Opole. Górnik Łęczna, który przecież spadał. No, to nie jest tak, że wydaliśmy bardzo dużo na ekstraklasę. Staraliśmy się utrzymać tym, co mamy. Nie budowaliśmy kontraktów na kredyt, ale mamy pewne przejściowe oczywiście problemy finansowe w pierwszej lidze. Więc no, Górnik Łęczny jest w gorszej sytuacji niż, niż Wisła Kraków. Natomiast wiadomo, oczekiwania są zupełnie inne. Ale jak już otworzyłem sobie tabelę, to jeszcze dodam, że to nie jest tak, że Jerzy Brzęczek został Wisła Kraków na dnie tabeli i misja awansu jest niemożliwa, bo tabela pierwszej jest tak drastycznie ściśnięta, że naprawdę nie potrzeba tutaj wielu czarów, żeby z powrotem włączyć się do walki o awans. W tej chwili Wisła traci do Puszczyń o Niepołomice 6 punktów. Puszcza jest druga, ale jeśli chodzi o trzeci ŁKS, traci już tylko 4 punkty, więc w najbliższej kolejce może się zbliżyć do łks na punkt i wówczas jakby cała walka zaczyna się na nowo. Nie wiem czy futbolowym bogom znudzi się w tym roku upadlanie Wisły Kraków, jeśli nie, to scenariusz na ten sezon Boguski wprowadza puszczenie Połomice do Ekstraklasy, puszcza, szuka stadionu na przyszły sezon, może Rejmonta. Boguś ma kontakty, załatwi to i puszcza nie Połomice grająca w Ekstraklasie na Wiśle z Bogusiem jako kapitanem i gwiazdą zespołu. To byłby scenariusz, gdyby futbolowym bogom do końca wystarczyło złośliwości tak, zdecydowanie, ja to, ja to widzę, a jeszcze drugi, drugi aspekt, jakby kontynuacja była taka, że Wisła Kraków byłaby w barażach o ekstraklasę i w barażach ekstraklasy też musiałaby trafić na kogoś, kto ma parę znajomych twarzy i w tych barażach by się to skończyło bardzo dla Wisły źle. No to co? Chyba przemaglowany temat Wisły Kraków. Dziękujemy naszemu partnerowi, partnerowi kanału gol.pl w firmie PZBook Jest do odbioru. Freebet w opisie pod filmem. Patrzę jeszcze ostatni. Tak, na czat raz. sprawdź jeszcze tak. Tak, na czat. I tak, jest pytanie, co myślę o ostatnich wynikach EUKS-u? Czy obudziła się zabójcza nadzieja? Otóż nie, ponieważ miałem przyjemność oglądać te wszystkie mecze. Nie, nie mam żadnej nadziei. Chciałbym, żeby ten sezon po prostu był sezonem spokoju, żeby nie było żadnych tutaj informacji o tym, że EUKS komuś z czymś zalega i że mogą być ciężary, jeśli chodzi o utrzymanie kadry. To by, jakby był taki sezon, to ja przed następnym bym pewnie sam pierwszy pompował w szeregu. Ale teraz nie. Jakie typy przed meczem EUKS-Wisła? Pupupupu. wydaje mi się, że to będzie dla mnie bardzo ciężki weekend, ponieważ jest gra w piątek z Wisłą w Krakowie a potem jeszcze mój kolejarz gra z Orłem piątkowisko, też wielkim faworytem więc niedzielę spędzę na płaczu w poduszkę jest w tym dużo e, du duża szansa na taki scenariusz i tak patrzysz, a w Puszczy jest oprócz Boguskiego i Bartosza jeszcze Eryk Cikos, który również ma coś do, do udowodnienia. Okay. I to w dobrych czasach jeszcze Cikos był. Cikos był w czasach, kiedy Wisła chyba nawet marzyła o Lizy Mistrzów. <laughs> Dawne dzieje, prawa obrona, pamiętam go. E, co tu jeszcze jest? A, La Gazzetta dello Sport. Brzęczek kandydatem na a, na Ventosa. Wykręcacie nas, ananasy. Słyszałeś, że Mili Gola strzelił? Grał tak, tak. Ale to, to pewnie, pewnie w piątek sobie pogadamy, w naszym Milik Watch. No dobra, to chyba, chyba tyle. W takim ja jeszcze przypomnę, zapraszam do pisania komentarzy, proponowania tytułów biografii Jerzego Brzęczka za okres Wisły Kraków. Najlepsze tytuły przeczytamy w najbliższych tetrykach. Potwierdzam, możemy tak zrobić, i jeśli chodzi o. To, zaproszenia. To tak, wczoraj jest program o Wiśle, gdzie Kamil Kania zdecydowanie bardziej merytoryczny temat rozklepał niż my, Aha. więc serdecznie zapraszamy, żeby to sobie uzupełnić. W niedzielę był Tetryk Manager, gdzie menedżer Leszek Milewski toczył ciężkie boje z Walią, ale bez spoilerów wyszedł obronną ręką, tak można to określić, obronną ręką, jeszcze raz, wyszedł obronną ręką ze wszelkiej opresji. ostrożnie, powoli, ale do celu. I będziemy co? Będziemy się widzieć w piątek, kiedy pewnie pogadamy sobie przede wszystkim o meczu Lecha Poznań w europejskich pucharach, ale nie tylko, bo mamy też jakieś inne tematy przygotowane. A poza tym poranki codziennie 8:30, Gol.pl, serdecznie Was na nie zapraszamy. No i w niedzielę kolejny Tetryk Manager. O czym zapomniałem? Wszystko. Wszystkiego... Czy będziemy na live podczas najbliższego Tetryk Managera? A możliwe, że wpadniemy faktycznie na pół godzinki. co się wtedy podczas emisji na tej To będzie dla mnie ciężki dzień, bo tak jak wspomniałem, bardzo trudne mecze w piątek i w sobotę. Więc tak to wszystko wygląda. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem leżku z tobą spędzić te półtorej godzinki z samego rana i jestem bardzo zadowolony, że byli również z nami nasi widzowie. I bardzo wszystkim dziękuję wymienionym przed chwilą również. za to. I co, do zo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa. Pa. Cześć. Cześć.